Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, obecni tutaj w Kościele, w tej małej liczbie i wszyscy ci, którzy, mam nadzieję, łączą się z nami w tą piękną uroczystość zwiastowania Pańskiego w swoich domach. Zacznę od mojej ulubionej pieśni maryjnej, która wniesie w sobie wiele treści. Dobrze nam znana. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie, ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie, ona jest z nami w każdy czas. Dlaczego zacząłem od tej pieśni? Bo kochani, zobaczcie, nie byłoby zwiastowania Pańskiego, nie byłoby w ogóle nas tutaj, nie byłoby Eucharystii, nie byłoby Kościoła, nic by nie było, gdyby nie to wydarzenie, które nazywamy zwiastowaniem Pańskim. Bo Maryja przyjęła Boga do swojego serca, w swoje łono i pozwoliła Mu się narodzić, bo jest dobrą matką. Pozwoliła Mu przemienić jej życie i życie tych, do których przyszedł, czyli do nas wszystkich. Zobaczcie, ona nam Boga przyniosła, abyśmy się Nim karmili, abyśmy z Nim budowali swoją relację pełną miłości, pełną takiej głębi duchowej. A jakże trudna ta wiadomość wczorajsza z mediów, że od dzisiaj do Wigilii Paschalnej możemy tylko po 5 osób być w Kościele. Od początku, czyli od zwiastowania do Wigilii Paschalnej, Jezus dokonał tego, po co przyszedł. Zbawił ludzkość. A my w tym czasie, kiedy rozważamy to wszystko w liturgii, kiedy będziemy właśnie pogłębiali te wszystkie treści związane z Jezusem Chrystusem, który przez Maryję wszedł na świat i oddał za nas życie i zmartwychwstał, abyśmy żyli wiecznie, nie będziemy mogli w pełni wszyscy, jak to robiliśmy do tej pory, uczestniczyć w Eucharystii, w najważniejszych liturgiach naszej wiary. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego Pan Bóg dozwolił takie cierpienie dla nas, ludzi wierzących? Dlaczego Maryja, kochana matka, pozwoliła na takie odosobnienie od jej syna, którego przecież w każdych objawieniach prywatnych, ale też we wszystkich swoich działaniach wskazywała? Pamiętamy przecież ten bardzo ważny moment z Kany Galilejskiej. Co mówiła do tych sług? Zróbcie wszystko, co powie wam Jezus, mój syn. Czy możemy zrobić wszystko? No nie możemy. Prawo zabrania. Przecież Jezus wołał, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. No czym Jezus do tej pory nas pokrzepiał? Swoim ciałem i krwią w Najświętszej Eucharystii. A my teraz, większość z nas, tylko duchowo, choć dobrze, że też duchowo, ale nigdy komunia duchowa nie zastąpi tego zjednoczenia ciał, ciała Chrystusa i naszego ludzkiego ciała. Ale nie chciałbym, żebyśmy się tylko załamali tą rzeczywistością, bo
Ta dzisiejsza uroczystość ma nam dać nadzieję, że jest z nami Matka. Sługa Boży kardynał Wyszyński, który już niedługo będzie wyniesiony na ołtarze, mawiał tak. W rysach Matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce, bo Matka prowadzi do Syna. I dlatego właśnie jesteśmy tutaj i osobiście, i przez internet, aby właśnie przez Maryję dojść do Jezusa. Tak jak pięknie mówił święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, który genialnie przyswoił nam prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej, z Maryją, w Maryi, przez Maryję, dla Maryi, na większą chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Jeżeli chcemy mieć właściwy stosunek, mówi tutaj też sługa Boży kardynał Wyszyński, jeśli chcemy mieć właściwy stosunek do Chrystusa, musimy zacząć od Maryi. Musimy najpierw zrozumieć, że jesteśmy jej dziećmi. Kiedy właśnie to zrozumiemy, kiedy będziemy codziennie to praktykować, kiedy będziemy właśnie tak jak dziecko wtulać się w Maryję, wtedy zupełnie inaczej będzie wyglądała nasza relacja z jej Synem Jezusem Chrystusem. I na koniec życzę wam i sobie, abyśmy stali się niewolnikami Maryi, tak jak mówił święty Ludwik. Bo przez to całkowite oddanie, takie wręcz zniewolenie miłości, możemy stać się naprawdę wielkimi świętymi. Tylko ważne jest to, żebyśmy tego dokonali świadomie i z miłości, a wszystko inne będzie nam dodane. Pięknie o tym też mówił sługa Boży kardynał Wyszyński, wołając do Maryi: Twój niewolnik składa wszystko w Twoje królewskie dłonie. Szczęśliwy, że może ogołocić się dla Ciebie. O jedno proszę, byś wziąwszy wszystko moje, chciała bronić Kościoła Chrystusowego. Jeśli jest Ci to potrzebne, zabij mnie, abym mógł żyć w Polsce, aby mógł żyć w Polsce Kościół Syna Twego, Jezusa Chrystusa.